Nie da się ukryć, że najwięcej emocji budzą najwydajniejsze sprzęty komputerowe, czy to komputery stacjonarne, czyli mamy tam grafiki, procesory, ale również tyczy się to laptopów. Jednak nie każdy szuka super wyposażonej maszyny, która uruchomi GTA 5 4K w 60 klatkach na sekundę, bla bla bla. Są osoby, które potrzebują lekkiego, przenośnego, idealnego laptopa do pracy, ewentualnie do ściągania porządnych wyłania filmów. Dla takich osób wydają się dobrym rozwiązaniem urządzenia 2 w 1, coś takiego jak nasz dzisiejszy bohater, którym jest urządzenie od HP Model Elite X2-1012G1. Urządzenie w omawianej konfiguracji wyposażone jest w mobilny procesor Intela, dokładnie model Core M5-6Y57. Jest to mobilny układ wykorzystujący mikroarchitekturę Skylake wykonaną w 14-nanometrowym procesie technologicznym. Do czynienia mamy tutaj z dwurdzeniową jednostką o 4 wątkach. Jak nie trudno się domyślić, ten procesor nie jest demonem w jedności, ale co najważniejsze, jest naprawdę energooszczędny. TDP tego układu wynosi 4,5 V. Aby to uzyskać, producent pokusił się o niskie taktowanie, które wynosi tutaj 1,1 GHz. W trybie turbo wartość ta rośnie do 2,8 GHz. Dodatkowo procesor ma zintegrowany układ graficzny Intel HD 515, pracujący z maksymalną częstotliwością 900 MHz. No, w cyberpunka na tym to na pewno nie pogracie. Ale bateria Wam wytrzyma te 4,5 godziny pracy. Co do reszty parametrów, mamy tutaj 8 GB pamięci DDR3 w 2 bankach, czyli pracują w dual channelu, oraz SSD na interfejsie SATA o pojemności 256 GB. Niby niewiele, no ale powinno Wam wystarczyć. Skoro mamy do czynienia z takim trochę zmutowanym tabletem, no to trzeba coś wspomnieć na temat ekranu. Mamy do dyspozycji 12-calowy monitor o rozdzielczości 1920x1280 pikseli. Oczywiście skoro on ma działać jako tablet, to musi być dotykowy. No i taki ekran tutaj mamy. Co do jakości obrazu, jest naprawdę dobrze. Obraz jest ostry, podświetlenie jest wystarczające, no i bardzo przyjemne są tutaj kąty widzenia. Nieważne pod jakim kątem będziecie patrzyli, obraz będzie tak samo dobrze widoczny i czytelny. Chociaż znajdą się tutaj dwie małe wady. Przede wszystkim matryca jest tak zwana połyskowa, co mi osobiście nie odpowiada. Druga sprawa, zobaczcie, ile tu się marnuje przestrzeni przez te grube ramki. Drugim elementem takiego urządzenia jest oczywiście klawiatura. Jest ona odpinana od urządzenia, abyśmy mogli właśnie używać jej jako tabletu. Przede wszystkim jest naprawdę wygodna. Każdy, jak zawsze, dostaje takiego laptopa do przetestowania, który ma służyć przede wszystkim do pracy. Odcinek o tym urządzeniu piszę właśnie na nim, aby lepiej się zapoznać się z wygodą pisania takiej klawiaturze. I to jest naprawdę dobrze, przede wszystkim dlatego, że klawiatura nie ma małych przycisków, jak to czasami bywa, i nie klikałem przez przypadek inne sąsiednie literki. Drugą ciekawą funkcją tej klawiatury jest fakt, że posiada białe podświetlenie, co ułatwia pracę późnymi wieczorami. Nie trudno też nie wspomnieć o touchpadzie, ale ja się nie będę wypowiadał na temat tego urządzenia ze względu na moją wrodzoną niechęć do nich. Jeśli chodzi o spód tej klawiatury, jest ona wyścielona takim materiałem weluropodobnym. Ma ona zapobiegać ślizganiu się urządzeniu np. na gładkim biurku. Jeśli zajrzymy na tyło urządzenia, czyli na tą część ekranu, znajdziemy przede wszystkim 2 elementy. Podstawkę, która będzie nam ułatwiała ustawienie ekranu na biurku, oraz kamerę, a jej jakość jest naprawdę przyzwoita. Nagrywa ona w obraz w rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę oraz posiada stabilizację obrazu. Za układ audio według producenta odpowiada Bang & Olufsen, co producent właśnie ładnie to wyeksponował na naszej obudowie. Jednak nie spodziewajcie się cudów. Nagłośnienie jest niedużo lepsze od tego, które mamy w telefonach. Paradoksalnie największe wady znajdziemy na najmniejszej powierzchni tego laptopa, czyli na bokach. Są to porty USB, mianowicie jest tylko jedno w typu 3.0. Drugim jest USB typu C, ale one będzie głównie zajęte przez nasz zasilacz, bo tym portem właśnie ładujemy nasze urządzenie. Od strony tam, gdzie mamy jeszcze USB, znajdziemy mini jacka dla słuchawek oraz slot na kartę SD. Po przeciwnej stronie urządzenia mamy oczywiście przycisk Power,
przycisk głośności oraz przyciszania i szufladkę na kartę SIM, abyśmy mogli korzystać z mobilnego internetu. Ale co to by był za materiał bez tych wszystkich tabelek, wykresów, wydajności? Oczywiście daruję sobie gry na tym urządzeniu i nie będziemy testować żadnych gier, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ale pokażę Wam kilka wykresów z programów diagnostycznych, abyście mieli jakiś pogląd na jak spisuje się ten procesor, dysk twardy i tym podobne. Jak ocenić ten sprzęt? No przede wszystkim jest to naprawdę fajny kawał sprzętu do pracy. Jest mały, lekki, więc wrzucając go do plecaka na pewno nawet go nie czułem, że coś dźwigam na plecach. Jeśli chodzi o funkcjonalną stronę, jest naprawdę fajnie. Ze względu na dużą ilość pamięci RAM oraz dość szybki dysk SSD, naprawdę on się sprawdza w przeglądaniu internetu, szukaniu jakichś tam ofert czy oglądaniu filmów na YouTube. Z graniem zapomnijcie, no chyba że macie też takie przecież narzędzie Nvidia Now, gdzie kilka godzin też sobie umiliłem właśnie w ten sposób, używając tego komputerka. Jeśli szukacie takiego sprzętu, chcecie, żeby był na gwarancji, on będzie na pewno używany, ale jeśli chcecie właśnie na gwarancji w bardzo dobrym stanie, zapraszam Was na stronę Precio, a link będziecie mieli w opisie tego materiału, gdzie dostaniecie takie sprzęty właśnie z gwarancją, wyselekcjonowane, w bardzo dobrym stanie, odświeżone. Tak samo jak właśnie te urządzenie, które Wam testowałem, pochodzi z ich strony i wygląda jak nowe. A tym razem trzymajcie się, cześć.